miłego słuchania życzy partner odcinka Hello Dieta. Ciemność wylewała się z pomiędzy gęstwin drzew porastających z kraj polany. Przytulona, niewielka niczym kamień wrzucony w kałuże błota, wyrastała z fundamentów ziemi wioska, otoczona ponurym całunem zimnej nocy. Kilkanaście chat stało w artystycznym nieładzie, a pokryte słomą dachy opierały się nadciągającej ulewie. Siąpił leciutki deszcz, który niebawem miał przybrać postać nawałnicy. Z minuty na minutę przybierał na sile, a jego uparte, bezustanne łomotanie wprawiało mieszkańców w konsternację. Zerkali z niepokojem przez szczeliny między belkami z obawą, aby las nie zapragnął sięgnąć do ich chat. Z oddali niosło się ujadanie burzy, a świetliste pęknięcia przecinały nieboskłon. Drzewa się kołysały, pieszczone przez zawodzący wiatr, którego chłodne pazury szczypały poskręcane pnie i wysuszone gałęzie. Niczym palce kochanka pieściły ramiona wiekowego drzewostanu, który uginał się pod naporem szalejącego żywiołu. Jako źdźbła trzcin porastających okoliczne jeziora w wodach, których rybacy starali się zdobyć pożywienie dla mieszkańców pobliskich wiosek. Las, który mógłby dostarczyć również licznych źródeł pokarmu, nie zachęcał, aby wchodzić w jego ostępy. Wręcz nawet odpychał ludność swoim mrocznym wizerunkiem. Przed wielu laty pewna kobieta została wypędzona z wioski i skierowała swoje kroki do wnętrza głuszy. Mieszkańcy patrzyli z satysfakcją, ale i rosnącym przerażeniem, kiedy jasna sylwetka obleczona w białą szatę niknęła między drzewami, które zdawać się mogło, że obejmują ją swymi zgrabiałymi paluchami. Podobno dopuściła się rzeczy, która na ziemiach podległych najświętszemu majestatowi panującego władcy Polski była czynem zakazanym. Poprzez szalejące żywioły, brodząc w kałużach błota i przeciwstawiając się zuchwałym wiatrom, do wioski zbliżała się zakapturzona postać. Burza zdawała się nie robić na niej żadnego wrażenia. Z każdym mijającym oddechem wędrowiec coraz bardziej zmniejszał dystans, dzielący go od pierwszych zabudowań. Drewniany płot składający się z pojedynczych sztachet sprawiał wrażenie, że w każdej chwili się przewróci. Stojące pod nim drewniane wiadro było prawie pełne odlejącej się z nieba wody. Po usypanym z kamieni podejściu do chaty spływał istny potok. Piorun przeciął nieboskłon, rozświetlając wszystko wokoło. Rudera sprawiała wrażenie, jakby w każdej chwili miała się zawalić pod ciężarem dachu. Drewniane belki przeżarte przez korniki pamiętały chyba jeszcze czasy króla Łokietka. Pod jedną ze ścian sterczała byle jak sklecona ławka, przy której od lat rosły wyniosłe malwy. Jesień jednak wkrótce miała przeobrazić się w zimę. Toteż ślad po kwiatach wkrótce miał zaginąć, aż do następnego roku.
rozległo się walenie do drzwi domostwa. Przerażeni mieszkańcy, drżąc, przyglądali się, jak wieżeje trzęsą się od uderzeń. Nikt nie kwapił się, aby ruszyć na powitanie gościa, jeśli w ogóle można było go tak nazwać. Dwoje dzieci zeskoczyło ze stołków i schowały się w najciemniejszym kącie, przytulając jedno do drugiego. Otwórzcie, dobrzy ludzie! Schronienia przed ulewą szukam! Rozległo się z drugiej strony twarde, męskie wezwanie. Domownicy spojrzeli po sobie z niepewnością. Siedzieli przy stole, trzymając się za ręce i odprawiając modły, aby ta szalejąca nawałnica nie była ich ostatnią. Wychudzony i pokryty brudem mężczyzna, obleczony w stare łachmany, ruszył się z zydla i powoli zbliżył do wciąż trzęsących drzwi. Jego rzadkie, płowe włosy sterczały na wszystkie strony. Czujnymi i rozedrganymi oczami wpatrywał się w wieżeje. Nie mamy pieniędzy. Jedzenia również. Zostawcie nas, panie. Prosimy. Niczego od was nie chcę. Jeno schronienia. Włos z głowy nie spadnie nikomu z tej izby. Klnę się na grób mego ojca. Twardy, spokojny, ale zdecydowanie stanowczy głos przekonał trzęsącego się chłopa. Doskonale wiedział, że nieznajomy i tak by nie odpuścił, nawet gdyby gospodarz dalej upierał się przy swoim. Mogłoby się skończyć prawdopodobnie gorzej dla nich wszystkich niż kradzież dobytku. Odryglował z trudem blokadę i pociągnął drzwi do siebie. Zaskrzypiały upiornie. Kiedy zobaczyli stojącego na dworze mężczyznę, burza przypomniała o sobie, rzucając błyskawicą przez nieboskłon. Chwilę później rozległo się uderzenie pioruna, które zatrzęsło drewnianą podłogą. Wszyscy wyczuli te wibracje pod stopami. Nieznajomy wkroczył do środka, a jego ciężkie buciory tupały uporczywie. Łup, łup, łup. Niczym walenie tarana o bramę obleganego miasta. Zrzucił poły kaptura, spod którego wyłoniło się zarośnięte lico. Zdjął przemoczoną osłonę i zawiesił ją na kołku przy drzwiach, aby choć trochę obeschła. Niestety, nie poratujemy cię nijak, panie, jak tylko możliwością uchronienia się przed deszczem. Jedynie skromne ułomki chleba mamy, rzekł na powitanie jasnowłosy chłop, mierząc bacznie nieznajomego. To mi wystarczy w zupełności. Powiedzcie mi, dobrzy ludzie, czy znajdę w waszej wiosce Drogomira ze Starej Brzozy? Szedł tym szlakiem na południe, do Krakowa. Mieszkańcy zerknęli na siebie niespokojnie, wymieniając nerwowe, porozumiewawcze spojrzenia. Dwoje dzieci, które siedziały w ciemnym kącie, przysłuchiwały się tej wymianie zdań z szeroko otwartymi oczami. Kiedy jednak padły kolejne słowa ich ojca, przesłoniły oczy małymi, brudnymi rączkami. Drogomir ze Starej Brzozy? Był tu taki na wiosnę, chyba, o ile mnie moja stara pamięć nie myli. Ale odszedł, panie. Polazł do lasu i już z niego nie wrócił. Mężczyzna zmarszczył czoło. Zamyślił się i przyjrzał uważnie swemu rozmówcy, siedzącemu po drugiej stronie stołu. Zupełnie jakby chciał go przewiercić na wylot, albo spojrzeniem zamienić w słup soli. Badał, czy chłop przypadkiem nie kłamie. Jednak ten wytrzymał uporczywy wzrok nieznajomego.
Jak was zwą, mości panie? Jam Grzmisław z Brzozowskich i szukam mego kuzyna. Chłopka podeszła z drewnianym talerzem, na którym leżało kilka kromek chleba. Wbrew temu, co wcześniej mówili, podzielili się z wędrowcem posiłkiem. Grzmisław skłonił się lekko i ujął w okaleczoną dłoń pajdę chleba. Nie miał dwóch palców, a w jednym miejscu skóra była sina i czerwonawa, ewidentnie naznaczona dotykiem płomieni. Uniósł powoli kromkę chleba i odgryzł niewielki ułomek. Pozostali domownicy bez słowa przyglądali się mężczyźnie. Kiedy przełknął pierwszego kęsa, uniósł wzrok i w niemy sposób dał do zrozumienia, że mu smakuje. Poprawdzie, to nie jestem pewien, czy faktycznie mógł to być on. Rzadko ktoś odwiedza rozlewisko, mości panie. To wszedł, czy nie wszedł do tego lasu? Zdecyduj się, rzekł posępnie Brzozowski. Utkwił ciężki wzrok w chłopie, który nerwowo zastukał palcami o blat drewnianego stołu. Zupełnie jakby chciał wygrać melodię głoszącą o przerażeniu na kościelnych organach. Bo widzicie, panie, od początku tegoż roku mieliśmy tu ze trzech gości może. Chyba, jeśli dobrze liczę. Pierwszy, który przyszedł, nie wstrzymał nawet na chwilę konia, tylko przejechał pośród naszych domostw. Kurz się jeno za nim posypał i zniknął na horyzoncie. Drugi, pamiętam, że miał podłużną bliznę na twarzy, taką jakby cięcie mieczem. Wlazł w kierenty i do dziś nie wylozł. Pewnej nocy rozległo się takie piekielne zawodzenie z głębi głuszy. Żeśmy wszyscy w wiosce do jednej izby zbiegli i modły poczęli kierować ku niebiosom. Baliśmy się, że co przylezie i też nas zaatakuje. A ten trzeci? No a trzeci przylozł już jakiś czas temu, niczym szczególnym się nie wyróżniając. Wysoki był jak brzoza i chudy przeraźliwie. Zdawało się nam, że byle wietrok go może przełamać na dwoje. Stanął następnego dnia na skraju lasu, splunął, znak krzyża odprawił i odwracając się opuścił naszą wioskę ze słowy: to przeklęte miejsce. Nikt, kto żyw chce być, nie winien tam liść. Później opuścił naszą wiochę i nigdym więcej go nie widzieli. Z tego, co tu gderasz, to żaden z nich nie mógł być moim kuzynem. Na pewno nikt więcej tędy nie przeszedł? Chłop pokręcił głową energicznie, jakby oganiał się przed muchą z pomocą samego czerepu. Żona jego podniosła pusty talerz i ruszyła w kierunku kuchennej izby. Odstawiła naczynie i poczęła grzebać przy piecu. Po chwili odsunęła się i ruszyła w kierunku komody, stojącej przy wejściu do chaty. No cóż, przeczekam te nawałnice i jeśli pozwolicie, to wtedy wyruszę w dalszą... Urwał, a z jego ust wytrysnął potok krwi. Oczy wynurzyły mu się z orbit. Zacharczał przeraźliwie. Poczuł ukłucie pod lewą łopatką. Chłop, który przed nim siedział, poderwał się, zagryzając zęby jak wilczur i doskakując w dwóch krokach, wyciągnął zza pazuchy kozik, po czym wbił go pod żebra Grzmisława. Ten, widząc, co się dzieje, próbował się rozpaczliwie zasłonić, lecz wtedy ból na plecach rozlał się paraliżującą falą, po czym przyszedł kolejny cios, tym razem pod drugą łopatkę. Bez słowa,
ni żadnego znaku zmęczenia. Żona wieśniaka wyrwała ostrze z pleców wędrowca i raz za razem wbijała je na głębokości jednej piędzi. Siwy chłop nie ustępował jej pola. Robili to metodycznie i gwałtownie wbijali broń w konającego Brzozowskiego, by następnie powoli, delektując się tym uczuciem, wyciągać swoje zakrwawione noże z jego broczącego ciała. Zadali łącznie blisko 14 ciosów, gdy Grzmisław runął na podłogę, a jego zaskoczona, nieruchoma twarz wzbudzała upiorne wrażenie. Krew była wszędzie, jednak wieśniacy ni trochę się tym nie przejmowali. Poplamione juchą dłonie i ostrza noży sprawiały wrażenie, że to jeszcze nie koniec. Chłopka klęknęła od strony głowy mężczyzny, zaś jej mąż przysiadł okrakiem na ofierze. Rozcięli mu całe ubranie i obnażyli go od pasa w górę. Chłop złapał ostrze w obie dłonie, uniósł nad głowę i wbił tuż pod mostkiem trupa. Krew wydostała się na zewnątrz i zaczęła ściekać po bladej skórze, pokrytej kręconymi, ciemnymi włoskami. Następnie rozciął ciało aż do pępka, by wydobyć wnętrzności na wierzch. Ociekały krwią, przez którą były jeszcze bardziej śliskie. Dosłownie wypadały z palców chłopa. Ja chcę, powiedziała kobieta, sięgając palcami w kierunku trzewi. Wiem. Bądź cierpliwa. Skarcił ją, a jego słowa brzmiały niczym warknięcie psa. Chłopka syknęła niczym wąż i wyszczerzyła pokrzywione, żółte zęby. Czterech brakowało. Mężczyzna złapał za wątrobę, odciął ją od reszty wnętrzności i podał swej żonie. Oblizała się i wbiła w nią zęby z wielkim pragnieniem. Wyrwała spory kawałek i mlaszcząc poczęła konsumować swoją porcję. Chłop wepchnął rękę w głąb wnętrzności i zaczął gmerać, wyraźnie szukając czegoś konkretnego. Kiedy wydobył nerkę, oczy mu zabłyszczały. Dołączył do żony w tej krwawej uczcie, a leżący na podłodze kozik był skierowany w kierunku dwójki dzieci, które przez drżące palce, rozchylone nieznacznie z ciekawości, zerkały na całą scenę z przerażeniem. Masywna, ponura stodoła, stojąca nieopodal jednej z chat, straszyła swym upiornym wizerunkiem. Wyglądała, jakby miała się zawalić, chociaż stała wbrew wszelkim oczekiwaniom. Oderwane deski i liczne dziury w ścianach pozwalały dostrzec z dworu, co znajduje się w jej wnętrzu. Brakowało tylko wisielca kołyszącego się na sznurze, przywiązanym do wystającej belki szczytowej. Pies zawył żałośnie i z podkulonym ogonem wbiegł do zagrody. Umościł sobie legowisko i kładąc się na sianie, oparł łeb na przednich łapach. Zerkał w kierunku otwartych wrót w prześwicie, których lała się ściana wody. Ledwie zdążył przed ulewą. Chłód wkradał się powoli do środka i zbliżał do psiny, która czując, co się dzieje, żałośnie zaczęła skomleć. Z dworu poniosły się kroki. Zwierzę nastroszyło uszy, podniosło łeb i widząc przygarbioną postać stojącą w wejściu do obejścia, obnażyło lekko kły. Pies zawarczał, po czym szczeknął ze złością. Spokój! To ja, głupi kundlu!
rozległ się znajomy głos i pies momentalnie zmienił swoje zachowanie. Ziewnął przeciągle i oblizał pysk, po czym utkwił ślepia w swoim panu. Ponura postać rzuciła czymś i po chwili masywna rzecz upadła tuż przed zwierzęciem. Wystraszył się, że znowu będzie miał przetrzepaną skórę, ale ku swojej radości zobaczył, że dostał coś do jedzenia. Obwąchał trójpalczastą, zakrwawioną dłoń i wiele się nie zastanawiając, zaczął ją nieśmiało oblizywać. No, żrej i nie kręć mordą. Więcej nie dostaniesz. Mężczyzna odwrócił się i ruszył w sobie znanym kierunku, a psina złapała dłoń i zaczęła odgryzać kawałki skóry, mlaskając przy tym z zadowoleniem. Leżeli obok siebie nakryci po same uszy cienkim kocem. Jedno i drugie chciało się odezwać, ale strach był silniejszy. Po tym, jak rodzice zamordowali tego mężczyznę, kazali im iść do łóżka i nie wychodzić z pokoju. Drewniany, rozklekotany mebel skrzypiał przy każdym najmniejszym poruszeniu. Nieważne, czy wierciła się dziewczynka, czy chłopczyk. Wiejący wiatr nie pozwalał o sobie zapomnieć, a chlupoczący w kałużach deszcz doprowadzał do ponurego rozważania nad tym, co się wydarzyło przed paroma minutami. Patrzyłeś? Szepnęła dziewuszka, przysuwając usta do ucha braciszka. Tak, a ty? Mruknęła cichutko i zaraz zamilkła, bo za drzwiami rozległy się ciężkie kroki ojca, skrzypienie drzwi wyjściowych. Przez moment odgłosy burzy były głośniejsze i trzaśnięcie. Gdzieś w tle słychać było mlaskanie nadal posilającej się matki. Dlaczego? Dlaczego oni znowu to robią? Bo są głodni. Powiedział chłopiec i lekko się poruszył. Łóżko zaskrzypiało, a odgłos jedzącej matki ustał. Rozległy się zdecydowane kroki i kobieta otworzyła drzwi do skrytki, w której dzieci udawały, że śpią. Spać, cholerne bachory, bo wam skórę wygarbuję. Trzasnęła skrzydłem i wróciła do swojego zajęcia. Małgosiu, może powinniśmy stąd uciec? Poszukać pomocy, żeby ktoś, no wiesz, uwolnił nas od... Nawet nie waż się o tym wspomnieć, Jasiu. Rozmawialiśmy już o... Śpi. Nie mogę. Boję się mamy. I taty również. Wiem. Ja też się ich boję. Ale nic nie możemy zrobić. Przytuliła go mocniej. Leżeli przykryci jednym kocem, ogrzewając się wzajemnie. Cudem było, że nie śpią na podłodze. Dawno temu rodzice byli inni, ale od długiego czasu zachowywali się bardzo dziwnie. Jakby nie byli sobą. Zresztą, co to za głupie stwierdzenie? Oni nie byli sobą. Z całą pewnością coś strasznego w nich wstąpiło. Wreszcie, gdy Małgosia prawie już zasypiała, usłyszała stłumiony głos brata. Ucieknijmy. Śpi, Jasiu. I nic już nie mów. Sama również miała ochotę uciec. Ale cóż mogli zrobić? Na gościńcach byli bandyci. Do tego wilki, niedźwiedzie, zdziczałe psy i masę innego niebezpieczeństwa. Nie mieliby szansy, aby zbiec
i wydostać się w jednym kawałku. Poza tym na wspomnienie sytuacji sprzed chyba roku przebiegły jej ciarki po plecach. Chłopczyk od sąsiadów imieniem Tomisław próbował uciec z tego koszmaru. Udało mu się nawet po kryjomu wymknąć z chaty na skraju wioski. Rano jednak odnaleziono jego rozszarpane zwłoki. Rozwleczone wnętrzności przypominały podarte szmaty, a członki leżały przynajmniej kilka sążni od siebie. Głowy do dziś nie odnaleziono. Jedyne, po czym dało się rozpoznać ciało, to blizna na prawej łopatce, którą chłopiec zdobył przed kilku laty. Gdy tylko Małgosia przypomniała sobie sznur wnętrzności, rozciągniętych pośród wysokiej trawy, zbierało jej się na płacz. Las nas dopadnie, pochłonie i nie pozwoli stąd odejść. Kiedy przestał padać deszcz, słońce powoli już zaczęło się wspinać ponad horyzont. Szarobure chmury gnane przez uporczywy wiatr mknęły poprzez nieboskłon jako owce na pastwisku. Szelest drzew dobiegał z gęstwiny, która złowrogo wypuszczała swe korzenie, coraz śmielej. Zuchwałe gałęzie pochylały się coraz bardziej, a z pomiędzy poskręcanych pni zerkała na obejście chat samotna, niewielka sarna. Stroszyła uszy, szkląc swe czarne oczy, w których ziała mroczna, niezmącona pustka. Przestąpiła w miejscu kopytkami, zrobiła dwa nieśmiałe kroki i wychodząc z leśnej ciemności, utraciła całą swą żywą opokę. Sam szkielet zwierzęcia, z gdzieniegdzie naciągniętymi mięśniami i żyłami, sterczał na skraju lasu. Lecz gdy wrota jednej z chat się otworzyły, sarna umknęła w głąb natury. Dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta, wyleźli z domostwa i niosąc zakrwawiony wór od ziemniaków, zbliżyli się do granicy lasu. Wywlekli pakunek i wywrócili go, wywalając zawartość. Pocięte kawałki ludzkiego ciała upadły w zlepioną przez deszcz trawę. Ręka, noga, korpus z rozerwanym brzuchem, resztki wnętrzności, żebra powyrywane z klatki piersiowej i głowa ze zdziwionym wyrazem na ustach, pozbawiona oczu i języka. Rozwalony czerep był pusty. Nigdzie nie było mózgu. Dwoje ludzi wytrzepało worek do końca i pospiesznie wrócili do swojej chaty, nie oglądając się za siebie. Chwilę po tym, jak zatrzasnęli drzwi do chałupy, leżący trup zaczął się poruszać. Podrygiwał i delikatnie się trząsł. Jakby jakaś niewidzialna siła próbowała go przywrócić do żywych. Z ziemi powoli wyłoniły się zgrabiałe, poskręcane korzenie drzew, które zachłannie pochwyciły leżącą ofiarę i poczęły wlec ją w kierunku ciemności. Kiedy każdy zakrwawiony kawałek został wciągnięty do wnętrza głuszy, rozległ się przeraźliwy ryk, a z drzew wzbiła się gromada czarnych jak onyk z ptaków. Chmury mknęły po szarostalowym niebie. Niosąca się z głębi puszczy mgła rozlewała się gęściej niż śmietana. Zmierzała zuchwale w stronę obejścia chat, a wszelkie zwierzęta, które w porę ją dostrzegły, uciekały z dala od jej chłodnego wpływu. Te, które nie zdołały, przepadły. Żałosny kwik, westchnięcie spłoszonego ptaka albo szczęknięcie spanikowanego psa.
Już było po wszystkim. Mgła nie ustawała. Płynęła dalej jako upiorna kołdra w mrocznym zamku, przepełnionym demonicznymi siłami. Pies podniósł się z błota i wpatrując zimnymi ślepiami, spojrzał w kierunku chaty, we wnętrzu której wyczuwał trójkę domowników. Zaszczekał raz, drugi. Zaskomlał. Podkulił ogon i spróbował uciec, ale masywny sznur przywiązany do jego szyi mu to uniemożliwił. Kroki przecięły ciszę, gdy wtem drzwi od chaty się otwarły. Wyjrzał z nich mężczyzna i już chciał skarcić niepokorne zwierzę, ale coś go zaabsorbowało do reszty. Stwór rzucił się na niego, obalił i wystrzelił szczękę wprost w kierunku szyi nieszczęśnika. Bestia zagryzła go, rozrywając na strzępy jego szyję. Widząca to kobieta ryknęła z przerażenia, a pies uniósł ślepia, w których błysnęła zielona poświata, i po krótkim warknięciu rzucił się w jej kierunku. Zerwał sznur bez problemu, jakby był zwykłą nitką. Przewróciła się, uderzyła tyłem głowy o ścianę i wrzeszcząc opętańczo poczuła cuchnący odór psiej paszczy. Wrzeszczała, ale psisko było silniejsze i zrobiło sobie z niej krwawy smakołyk, który zaczęło uparcie skubać, odrywając kolejne części. Po chwili jednak pozostawiło swoich właścicieli i podbiegło do drzwi od sąsiedniej izby. Zaczęło warczeć i drapać pazurami po deskach. Dziecko po drugiej stronie wtuliło twarz w poduszkę i zakwiliło z przerażeniem. Mgła wlała się do izby i otuliła trupa mężczyzny i kobiety. Wdarła się z upiornym szelestem, przepełnionym okropnymi szeptami wprost we wnętrze ciał. Przez usta, oczy, nozdrza i uszy. Wtem zielone ogniki zatańczyły w mętnych, martwych oczach ludzi. Chłopczyk widział, jak mgła przedostaje się pod drzwiami, by następnie sunąć w jego kierunku. Poderwał się, zeskoczył z łóżka, podbiegł do okna i przedostając się przez nie, znalazł się na zewnątrz domu. Coś silnego chwyciło go za ramię. Krzyknął z przerażenia. Mężczyzna z rozerwanym gardłem, z którego wylewała się krew, trzymał siekierę, którą uniósł, i z impetem zadał cios, przepoławiając głowę małego dziecka. Gdzieś na tej wykrzywionej karykaturze ludzkiej twarzy błąkał się ledwie zauważalny uśmiech. Z głębi lasu poniósł się upiorny chichot, a z drzew uleciały kruki i wrony. Lejący się z nieba deszcz był ciężki niczym ostrze katowskiego topora, które ze świstem miało niebawem opaść, kończąc tym samym życie. Tłuszcza stercząca na rynku podziwiała widowisko i z głośnym entuzjazmem skandowała: śmierć! 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 Zakuta w łańcuch osobliwość rzucała się jak szalona i szczerząc zęby pluła gęstymi kropelkami śliny. Łachmany zwieszały się na chudym ciele, przez które dostrzec można było odznaczające się żebra i kręgosłup. Ojciec Stanisław przeszedł brukową ścieżką i przeciskając swoją dupę przez gawiedź, zbliżał się powoli do sceny, na której miała się rozegrać przerażająca egzekucja. Skraj jego szaty był ubłocony, a reszta chłonęła deszcz coraz bardziej. Wszystko niemiłosiernie ciążyło, ale duchowny wytrwale zmierzał na miejsce, a
by uczynić ostatnią posługę. Kat czekał cierpliwie, dzierżąc masywny topór, z którego woda ściekała, żłobiąc wilgotne ścieżki po metalicznej powierzchni ostrza. Tylko prędko, księżulku. Ręce mnie już świerzbią, aby pozbyć się tego diabelskiego nasienia. Rzekł kat, przesuwając palcem po krańcu topora, oceniając jego ostrość. Kapłan przeżegnał się i podchodząc kawałek przed ofiarę, uniósł drewniany krucyfiks i uczynił wiadomy znak przed chuderlawą postacią. Wyszczerzyła kły i naprężyła się, jakby niewyobrażalny ból przeszył jej ciało. Z prochu powstałaś i w proch się obrócisz. Niech nasz Pan przebaczy ci twoje winy. Sięgnął ręką w stronę twarzy nastolatki, której drobne piersi odznaczały się pod cienką warstwą szmat, które miała na sobie. Skazana kłapnęła zębami i ugryzła go w dłoń na tyle dotkliwie, że krzyknął i cofnął się. Kat doskoczył i uderzył drzewcem w jej twarz. Puściła kapłana, ale nic sobie nie robiła z ciosu, który otrzymała. Spojrzała na swego oprawcę i z ociekającymi krwią ustami wyszczerzyła poczerniałe zęby. W oczach miała szaleństwo. Żyjesz, ojczulku? Spytał kat. Ugryzła mnie. Szczypie. Biegnij do lazaretu. Ja już się wszystkim zajmę. Kat przeszedł na lewą stronę sceny, a gdy kapłan zbiegł, jego miejsce zajął przedstawiciel prawa, który wspiął się po drewnianych stopniach, aby ogłosić, za jakie winy oskarżona została skazana na śmierć. Z woli miłościwie nam panującego władcy, króla Kazimierza III, ogłaszam, co następuje. Za morderstwo czterech osób z wyjątkowym okrucieństwem, bez jakichkolwiek oznak człowieczeństwa, skazuję cię, dziewczyno, na karę śmierci poprzez ścięcie. Kacie, czyń swą powinność! Ludzie na rynku ryknęli z entuzjazmem i unosząc wysoko ramiona, ponowili swoje upiorne zawołanie. Śmierć! 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 Kilkanaście kruków przysiadło na niewielkich zabudowaniach okalających rynek. Spoglądały z ciekawością na scenę, która się rozgrywała. Kat chwycił łańcuch i pociągając go, zmusił dziewczynę do klęknięcia. Padła praktycznie twarzą na deski i leżąc jak żaba, próbowała wstać. Przydepnął ją, uniemożliwiając jej to, i unosząc topór, zaczął go opuszczać. W ostatnim momencie ofiara obróciła twarz o 180 stopni i sycząc niczym wściekły kocur, wycharczała. Wszyscy zdechniecie w męczarniach. Ostrze rąbnęło w kark i pięknym, równiutkim cięciem oddzieliło czerep od reszty ciała. Ludzie wrzasnęli w euforii, gdy krew z odrąbanego łba, który potoczył się i spadł ze sceny pod nogi pierwszego rzędu, chlusnęła na bruk. Kat odłożył zakrwawiony topór. Zszedł spokojnie ze sceny. Złapał czerep za włosy i wchodząc ponownie na scenę, w geście niejakiego zwycięstwa, uniósł odrąbaną głowę w górę. Błyskawica przecięła niebo. Ucisk na klatce piersiowej stawał się coraz bardziej nie do zniesienia. Pocił się i miał omamy. Coś było bardzo nie w porządku i wiedział doskonale, że wszystkiemu jest winne ugryzienie, które sprezentowała mu tamta dziewczyna. Rana paliła żywym ogniem,
a skóra pokrywała się niezdrowym, czarnym nalotem. Co jakiś czas potrząsały nim dreszcze, na skutek których omal nie wypadł z łóżka. Drzwi uchyliły się i do wnętrza izby weszła odziana w czerń postać z niewielkim, drewnianym krzyżem na konopnym sznurze. Jak się ojciec czuje? Słowa, które usłyszał, doleciały do niego jakby z oddali. Nabrał ciężko powietrza, kaszlnął przeciągle i westchnął. Słabo. To boli mnie wszystko. Rozumiem. Zakonnica podeszła. Zanurzyła nieduży skrawek materiału w półmisku z wodą i położyła kompres na czole duchownego. Wypuścił powietrze z ulgą i znów się rozkaszlał. Z ust wyleciało kilka kropel śliny wraz z niewielką ilością krwi. Na białym, pogniecionym materiale kołdry wykwitły czerwone wypryski, które przykuły uwagę kobiety. Poczuła obawę, czy duchownym nie powinien zająć się jednak ktoś dużo bardziej doświadczony od niej. Zagotuję wodę i naparzę księdzu ziół, powiedziała i wyszła, zostawiając go samego. Wpatrywał się w strop, po którym spacerowały dwie muchy. Pierś unosiła się, to opadała. Okryte kołdrą ciało było nieruchome. Przez kilka sekund widział siebie jako trupa, z którego dusza wyszła i teraz przygląda się swojemu niedoszłemu mieszkaniu. Rozkaszlał się jeszcze bardziej i przez chwilę miał wrażenie, że wykaszle płuca. Palił go okropny żar we wnętrzu klatki piersiowej. Przechylił twarz na lewo, a z kącika ust pociekła krew. Kiedy zakonnica wróciła, kapłan uniósł ciężko wzrok. Uśmiechnęła się do niego. Podeszła i przysiadła na skraju łóżka. Następnie postawiła naczynie na nocnej szafce. Zaraz będzie dobra. Niech przestygnie. Kapłan skinął głową i kaszląc wypluł kolejne krople śliny i krwi, które upadły na dłonie zakonnicy, habit i twarz. Zlękła się i jak oparzona podskoczyła, odsuwając się na znaczną odległość. Przywarła do ściany i spojrzała na swoje dłonie. Przełknęła ślinę, nie mając pojęcia, że drobinki płynów z płuc duchownego trafiły również do jej ust. Z nieskrywanym niesmakiem na zaistniałą sytuację wyszła z izby. Poszła do drewnianej misy i obmyła w niej twarz i dłonie. W odbiciu wody zobaczyła swoje smutne oblicze. Wszystko w porządku. Nic się nie stało. Z pokoju, gdzie leżał ksiądz, dobiegł donośny odgłos kaszlu, który nagle, jakby ktoś wyrwał mu serce, ucichł. Popatrzyła w stronę drzwi i z obawą ruszyła w ich kierunku. Kiedy miała je już na wyciągnięcie ręki, coś ciężkiego upadło we wnętrzu izby. Omal nie krzyknęła. Otworzyła wieżeję i zajrzała do środka. Kapłan leżał na podłodze z przechyloną w jej stronę twarzą. Z jego ust wyciekał strumień krwi, tworzący niewielką plamę na drewnianej podłodze. Zakonnica wykonała znak krzyża i pospiesznie zamknęła drzwi, jakby w obawie, że martwy za chwilę na nią skoczy. Nie wiedziała, skąd przypałętała jej się taka myśl, ale z jakiegoś powodu właśnie o tym pomyślała. Musi iść do siostry przełożonej i powiedzieć jej, co się stało. To straszna tragedia. Dobry Boże, opiekuj się duszą ojca Stanisława, powiedziała
i ruszyła długim korytarzem w kierunku kaplicy. Jedwabiste atłasy zwieszały się gęstymi girlandami wzdłuż wysokich okien. Wszystko spowijał mrok, który jedynie pojedyncza świeca starała się jakoś pokonać. Z drżącymi rękami ruszyła poprzez milczący dom w sobie znanym kierunku. Stawiała kroki z ostrożnością małego dziecka, które stąpa po cienkim lodzie. Bała się skrzypienia podłogi. Bała się dudnienia, które mogło ponieść się przez zastygły w ciszy dom. Jeszcze nie tak dawno śmiała się i cieszyła, że jej życie jest cudowne i wspaniałe. Dni upływały jej na spełnianiu swoich zachcianek, jak i jej cudownej pociechy. Córeczka miała raptem 5 lat i na samą myśl o niej Eliza zaczęła płakać. Taka młoda istota i już przerwano jej ziemską wędrówkę. Za jakie grzechy? Dlaczego? Przygryzając zęby zatrzymała się, chwyciła wolną dłonią za serce i starała się uspokoić. Rozszalałe myśli nie dawały jej zapomnieć o utraconym życiu, które kochała najmocniej z całych sił. Kaszlnęła nieznacznie i poczuła dojmujący ból w klatce piersiowej. Jednak to już nie miało znaczenia. Wiedziała, że niebawem będzie ze swoim aniołkiem i ta myśl dodawała jej otuchy. Złapała za klamkę, otworzyła drzwi i przechodząc do kolejnego pomieszczenia, skrupulatnie zamknęła się w środku. Ustawiła świeczkę na niewielkiej szafce obok łóżka i zdejmując z siebie wierzchnią szatę, ułożyła się w łóżku. Była pogodzona ze wszystkim i doskonale wiedziała, że nie dożyje następnego świtu. Poprosiła swojego sługę, aby następnego dnia zawezwał grabarza, który zajmie się jej zwłokami. Miała tylko jedno życzenie. Chcę być pogrzebana obok mojej córeczki. Służący obiecał spełnić jej ostatnią wolę. Zgasiła świecę, ułożyła się wygodnie i przymykając oczy złożyła ręce na piersiach niczym do modlitwy. Od czasu do czasu kaszlnęła, a ból w płucach stawał się coraz dotkliwszy. Bała się tego nieznanego cierpienia, ale kiedy pomyślała, że raptem kilka dni wstecz jej słodka córeczka przechodziła przez tę samą mękę, serce jej się łamało. 5 lat. Tylko 5 lat miała ta cudna istotka, która obdarzyła ją bezwarunkową miłością. Dzięki niej była naprawdę szczęśliwa. Jedyne, czego żałowała, to to, że raptem 5 lat dano im razem. Tylko przecież niedługo będą znowu razem. Na zawsze. Tak. Niebawem się spotkamy. Jeszcze trochę. Ja również pójdę na drugą stronę. Pomyślała, słysząc kroki dochodzące z oddali. Wiedziała, że umiera, albo już umarła i jako postać widmowa będzie teraz obserwować swój pogrzeb. Wrota do jej izby zostały otwarte i Eliza przez chwilę chciała rozchylić oczy i zobaczyć, kto wszedł do jej komnaty. Była jednak tak osłabiona, że nie była w stanie. Jest. Dokładnie tak, jak mówił stary. Szyderczy, rozradowany, zachrypnięty głos rozległ się w alkowie młodej, konającej piękności. Ktokolwiek wszedł, na pewno dostrzegł jej czarne, kręcone włosy sięgające niemal bioder, rozlewające się wzdłuż jej ciała jak płaszcz. Cienka szata była raczej dla zasady,
bo doskonale wiedziała, że po śmierci jej ciało zostanie potraktowane tak jak wszystkie. Goła przyszła na świat i goła z niego odejdzie. Coś jednak było w tym szyderczym szepcie, co wprawiło ją w niepokój. Poruszyła się niespokojnie. Myślisz, że już zdechła? Ktoś dotknął jej stóp i pociągnął bliżej krańca łóżka. Poczuła, jak ubranie, które miała na sobie, zostaje narzucone na jej górną połowę ciała, a ktoś wchodzi na łóżko i rozkłada jej nogi na bok. Zrozumiała, co się kroi i chciała protestować, krzyczeć, wierzgać i kopać. Nie chciała umierać, będąc tak sponiewierana. Nie chciała być nieczysta, bo przecież wówczas nie trafi tam, gdzie jej córeczka, tylko spłonie w ogniach piekielnych. Chciała zapłakać i błagać ich, aby poczekali, aby nie robili jej tego teraz, tylko żeby poczekali, a gdy umrze, to wszystko jej już będzie jedno. Nie miała jednak siły się odezwać. Nie miała siły na nic. Zamiast tego jedynie zakaszlała przeciągle, ale materiał nocnej szaty zasłaniał jej twarz. Czyli nie, tym lepiej. Wolę ciepłą i wilgotną. Martwa byłaby już sucha i zimna. Fiut by mi nie chciał stać. Dobra, rób swoje, a później ja. Też nie mam ochoty z trupem się... Pysk na kłódkę, bo się nie mogę skupić. Szlachcianki jeszcze nie miałem. Jaka ciasna. Eliza posłyszała szum wiatru i chociaż była obecnie gwałcona, to już nic nie czuła. Tylko ktoś cicho szeptał jej imię do ucha. Wciąż miała zamknięte oczy i bała się je otworzyć. Kiedy wreszcie to uczyniła, zobaczyła odzianą w czarną szatę postać z kosą o twarzy jej małej córeczki. Buzia śmiała się radośnie, by następnie rzec: Przyszłam po ciebie, mamusiu. Zabiorę cię. Zabiorę do piekła. Nieświadomy faktu, że leży na trupie, gwałciciel doszedł, a jego miejsce zajął drugi. Za oknem rozszalała się burza. Smród palonych ciał uderzył go w nozdrza. Wyczulony węch sprawił, że z odległości wielu metrów wiedział, gdzie dokładnie powinien się udać. Przebiegł zwinnie poprzez ociekające śmiercią ulice i zniknął między beczkami. Był prawie pewien, że nic mu nie grozi, gdy wtem zza pozostawionego wozu, na którym leżała cała gromada nagich ludzkich ciał, wyskoczył czarny jak noc kocur. Syknął złowrogo i rzucił się zuchwale w kierunku gryzonia, który zwinnie przemknął obok zagrożenia. Kot skoczył w pościg niczym pantera. Gnał na złamanie ogona, byle dopaść zuchwałego szczura, który przemykał pomiędzy kolejnymi kępkami licho rosnącej trawy. Nie miał się gdzie skryć. Za chwilę go dopadnie. Już czuł cudowny zapach i oczami kociej wyobraźni widział, jak wbija zębiska w mięciutkie ciało szkodnika. Psik! Głupi kocur! Wynoś się! Ryknął ktoś w ciemności i kot, chcąc nie chcąc, musiał spasować. Syknął złowrogo i odbił nagle w prawo. Wdrapał się na mur. Był niewysoki, zaledwie 1,5 metra. I przeskakując przez niego, znalazł się po drugiej stronie.
Zaczął niuchać i prędko złapał właściwy trop. Pobiegł w kierunku rozwleczonych na dziedzińcu ciał, po których okazało się, że grasuje cała chmara szczurów. Kiedy go zobaczyły, poczęły piszczeć i jednocześnie rzuciły się w kierunku napastnika. Szalona potyczka przerodziła się w rozpaczliwą ucieczkę czarnego kocura, który z podkulonym ogonem, acz wciąż groźnie łypiąc, uciekał gdzie pieprz rośnie. Deszcz zaczął padać i zmywać odór, który rozchodził się gęstą chmurą ponad miasteczkiem. Szczury uwielbiały ten zapach. To był czas ucztowania. Idealny czas dla wszystkich gryzoni. Skakały fikuśnie po pozostawionych trupach, które ogołocone z wszelkiej godności zalegały w oczekiwaniu na transport do miejsca pochówku. Kobiety, dzieci, starcy, wszyscy byli nadzy, tacy, jak ich stworzono. Dwa szczury siedziały na klatce piersiowej kobiety i wgryzały się w jej piersi. Trzeci szczur obgryzał lewą stopę. Ciało chłopczyka, który leżał obok kobiety, poruszyło się, a przez sporej wielkości otwór w brzuchu wyłonił się pyszczek. Wesoło piszcząc, szczur wydostał się z trzewi dziecka i począł się myć. Wymył się dokładnie, a kiedy już z grubsza był gotowy, przebiegł po ciele chłopca i przeskoczył na kobietę obok. Usłyszał rozradowane piski pobratymców i nim się obejrzał, jego malutkim, czarnym oczkom ukazał się widok posępnego zdarzenia. W jednym z nielicznych domostw paliło się światło. Zaciekawiony ruszył w tamtym kierunku. Kiedy dostał się na poddasze, począł przemykać między belkami. Był bardzo ciekawym stworzeniem, ale mimo wszystko bał się ludzi. Mamusiu, nie odchodź, prosimy. Nie zostawiaj nas, prosimy. Tak bardzo prosimy. Czwórka małych dzieci otaczała drewniane łoże, na którym leżała wychudzona kobieta. Bardziej przypominała wyschniętą mumię, której wargi tylko delikatnie się ruszały. Była przeraźliwie wyczerpana. Piersi z trudem się podnosiły, a koszula nocna, którą miała na sobie, była cała we krwi. Sporadycznie kaszlała i drobinki pryskały na jej ubranie i koc. Kobieta nie reagowała już w żaden sposób. Przez pokój przeszła mroczna, czarna, zamaskowana postać. Żadne z dzieci jej nie dostrzegło, zbyt mocno skupione na modlitwie o Boże zmiłowanie. Albo raczej nie dane ich oczom było ją ujrzeć. Jeszcze. Z jakiegoś powodu szczur jednak ją widział. Mówi się, że zwierzęta widzą więcej niż ludzie i najwyraźniej było coś z prawdy w tym stwierdzeniu. Czarna postać uniosła głowę i chociaż nie było widać twarzy, szczur poczuł, że wpatruje się w niego. Zapiszczał rozpaczliwie i uciekł stamtąd. Pędząc z paniką przez podwórko, wyminął leżące trupy. Jego pobratymcy wciąż uparcie zajadali się na ich zesztywniałych członkach. Żaden nie zwrócił uwagi, kiedy biegnący przez podwórko szczur zaczął dygotać, trząść się, a jego oczy, z czarnych, przybrały czerwoną barwę. Wywalił drobny język na wierzch, wierzgnął kilka razy łapkami, po czym zdechł przy akompaniamencie krzyków rozpaczy czworga dzieci. Siedział w głębi spowitego w mroku przybytku. Śmierdziało uryną, zgnilizną i trupem. Wszelkie znajome zapachy, do których zdążył już przywyknąć na przestrzeni ostatnich kilku tygodni.
Sięgnął dłonią do butelczyny z cierpkim winem i pociągnął zdrowo. No i widzisz, tak to właśnie wygląda. Odkaszlnął i spojrzał na masywny katowski topór. Rozległo się piszczenie szczura, który zajadle starał się wyszarpnąć kawałek mięsa z leżącego ciała. A pójdziesz w cholerę, paskudniku! Wszyscy pójdą do piachu. Nie ma bata. Tak, powiadam ci, kolego, że wszyscy... Słucham? Spojrzał z zaskoczeniem na ostrze białej broni. Sprawiał wrażenie, jakby kogoś z wyraźnym zainteresowaniem słuchał. Najmocniej przepraszam. Pani wybaczy, że się pomyliłem. Wracając jednak do... jak to szło? Wszyscy zdechniemy i do piachu trafimy. O, tak. Kaszlnął, plując krwią. Cholerne gryzonie. To ich sprawka. Skurwysyny przenoszą jakieś paskudztwo. A pójdziesz, zarazo mała, w cholerę. Upił łyk wina, opróżniając tym samym butelkę do końca i biorąc zamach, rzucił nią w stronę szczura. Co mówisz? No, zauważyłem, że nie trafiłem. Ach, taki los, moja pani. Kaszlnął i wypluł kolejną ilość krwi. Podniósł się z trudem. Zakręciło mu się w głowie. Obrócił się wokół własnej osi, chcąc chwycić broń i ruszyć do wyjścia. Na świeże powietrze. W metalicznej powierzchni ostrza dostrzegł ponurą postać, odzianą w czarną opończę, niczym wdowa na pogrzebie męża. Nie obrócił się jednak, aby na nią spojrzeć. Przewrócił się i nim uderzył o ziemię, wyzionął ducha. Ponure kazamaty ociekały wilgocią, a kapiące z sufitu krople rozpryskiwały się w kałużach gromadzących się na posadzce. Echo tych dźwięków niosło się z upiorną kakofonią, doprowadzając osadzonych tu poszkodowanych do szaleństwa. Ileż to już dni leżeli, wpatrując się w sufit. Licząc kolejne odgłosy kapania, stopniowo zapadali się w otchłań otępienia. Raz, dwa, 7, 13, 51, 112, 375, 2137. Można było dostać obłędu, a wtedy szansa na zgon drastycznie rosła, ponieważ takich pacjentów lekarze przestawali doglądać i leczyć. Szkoda było na nich sił i środków. Przez poczerniałe tunele oświetlane ubogo palącymi się pochodniami poniósł się paniczny wrzask, który wywołałby dreszcze nawet u najbardziej twardych zakapiorów. Jest tutaj! Jest tutaj, czujecie? Jest i chce każdego. Otwórzcie okna! Na krew i ból otwórzcie, błagam! Milcz, głupcze! Krzyk strażnika rozległ się gwałtownie. Znudzony życiem dłubał w nosie, wygrzebując uporczywie trzymającą się kozę. Gdy wreszcie ją wydobył, wystrzelił ją z obrzydzeniem w mrok korytarza. Kaszlnął nieznacznie. Wrzaski, śmiechy i piski poniosły się, jakby ktoś machnął różdżką i wybudził je z milczącego snu. Cały lazaret dosłownie oszalał. Mężczyzna nabrał powietrza w płuca i jeszcze głośniej ryknął. Spokój, głupcy! Pokażę rozpalonymi obcęgami wyrywać wam jęzory! Wszystko przycichło, ale nie ustało. Na części osadzonych, która jeszcze była świadoma tego, co się działo, poskutkowało.
Inni, którzy byli straceni, dalej robili swoje. To doprawdy nie do pomyślenia, aby wszystko postępowało w takim tempie. Nie dajemy rady. A wy, panie, chcecie nam jeszcze zabrać kolejnego lekarza, sprawy, który... są pilne i nie mam czasu na dyskusję. Natychmiast przydziel kogoś ze swojego personelu, albo każę cię wychłostać. To rozkaz namiestnika. Krągły na twarzy mężczyzna zadrżał na słowa o obietnicy, którą jego strachliwe dupsko zostało połechtane. Zataczając się z przemęczenia, oddalił się i zniknął za załomem korytarza, odprowadzany krzykami i jękami leżących na ziemi ludzi. Nieznajomy stał, zasłaniając twarz chustą nasączoną wyciągiem z ziół. Jałowiec, melisa, mięta, kamfora, goździki, mirra, róża i steraks. Mieszanka głównie miała zatrzymać z dala od jego nozdrzy odór, który ze wszystkich sił starał się zaatakować jego nozdrza. Jak inni przed nim, wierzył, że ten zapach, który czuł tuląc skołtunioną chustkę, uchroni go przed oddechem śmierci. Panie, moja córka, moja córka, oni ją... Usłyszał ciche zawodzenie wysuszonej przez życie kobiety, która leżała tuż obok jego prawej nogi. Kaszlnęła przeciągle, dławiąc się i krztusząc, a z jej gardła wyleciały krople krwi. Upadły na prześcieradło, którym była okryta. Mężczyzna przyglądał się z obojętnością. Oni ją... Oni ją... Zignorował ubolewającą i ruszył przed siebie, odprowadzany upiornym zawodzeniem konającej w bólach istoty. Co rusz odzywali się kolejni. Wszyscy mieli jednakowo brzmiące błagania. Prosili o zmiłowanie dla siebie czy swoich bliskich. Przekrzykiwali się jedno przez drugie, jakby łudząc się, że kto zwróci uwagę mężczyzny na siebie, tego prośba będzie spełniona. Panie, proszę, pchnijcie mnie sztyletem. Błagam, moje dziecko. Leży tam. Niech już nie cierpi, proszę. Nieznajomy, zlituj się nad nami, nade mną. Szedł obojętny na wszystkie te zawodzenia, aż zderzył się prawie z krągłym mężczyzną, który prowadził drobną postać. Jak słusznie się domyślił, była to kobieta. Drobne krągłości piersi odznaczały się spod ubrania. Odziana w białe szaty z maską nasączoną wonnymi specyfikami, zmierzała w milczeniu za tłuściochem. Jak prosiłeś, panie? Ja nie proszę. Ja żądam. Wargi grubaska zadrżały ze strachu, że powiedział coś, co mogło przybliżyć go do kary obiecanej mu przed kilkoma minutami. Wybaczcie, proszę. Proszę, zabierz ją. Czy jeszcze czegoś potrzebujesz, panie? Nieznajomy nie odpowiedział. Kiedy się obrócił plecami i ruszył do wyjścia, kobieta bez słowa poszła za nim. W myślach odmawiała powoli modlitwę za wszystkich, których pozostawiała samym sobie. Młoda pielęgniarka, która jeszcze wczoraj pomagała jej, została znaleziona martwa z krwią na swojej szacie. Miała wybebeszone wnętrzności, obcięty język i wydłubane oczy. Lekarka podniosła strwożone oczy i utkwiła je w plecach nieznajomego, który zabierał ją z tego lochu nie wiadomo dokąd. Jestem... Nie obchodzi mnie, kim jesteś. Nie odzywaj się. Zagryzła wargi i więcej już nic nie powiedziała. Poczuła się jak małe, zaszczute zwierzątko. Odprowadzani przez błagających o pomoc, nie zważając już na nic, wyszli na zewnątrz, gdzie panowały nocne ciemności. Od prawie 4 dni niebiosa zsyłały swoje łzy.
jakby ubolewając nad losem, który nawiedził ludzkość tam, na dole. Byli jednak tacy, którzy zanosząc się potępieńczym zawodzeniem twierdzili, że to słuszna kara za grzechy i sprawiedliwy osąd, który spotkał ludzkie plemię. Inni próbowali uciekać, przekupując miejskich strażników, którzy trzymali pieczę, aby nikt nie wjechał, ani nikt nie wyjechał z miast objętych kwarantanną. Pod jednym z budynków, oparte jeden obok drugiego, leżało 7 ciał. Szczury w euforii skakały po nieruchomych członkach i wgryzały się w wystające fragmenty. Wóz grabarza trzeszcząc upiornie przemknął błotnistą drogą, ciągnięty przez lichego konia. Uderzenie bicza rozległo się w zaułku z wnętrza, którego dochodził paskudny odór śmierci. Sprzeciwka wyszła rozmyta postać, tuląca do swojej piersi zawiniątko. Im byli bliżej, tym lepiej mogli ocenić, kto stoi na środku błotnistej drogi. Z okna jednego z domostw chlusnął obfity strumień nieczystości i rozchlapał się przed nogami stojącej na deszczu sylwetki. Nieznajomy przeszedł bez słowa. Kobieta, która nie odstępowała go na krok, ukradkiem spojrzała. Przekrwione oczy, sklejone, przyległe do twarzy włosy, drgawki rzucające ciałem nieszczęsnej postaci, sporadyczny kaszel i krwiste stróżki spływające po brodzie. Moja córka. Dogorywająca opoka, będąca niegdyś kobietą, wypuściła zawiniątko ze słabych ramion. Niemowlę było martwe. Upadło na brudną ziemię. Po malutkiej, krągłej bródce również ściekała stróżka krwi, którą rozmywał lejący się deszcz. Jeszcze jedno kaszlnięcie i również matka upadła, jęcząc przeraźliwie z bólu. Mężczyzna skręcił w zaułek i gwałtownie przyspieszył, zmierzając w gęstniejący mrok. Kobieta, nie chcąc go zgubić, również poszła w jego ślady. Nie chciała zostać sama. Nieznajomy stanął w miejscu. Nagle i z niewyobrażalną szybkością obrócił się i wbił sztylet w brzuch kobiety. Zdążyła jęknąć. Przytrzymał ją, po czym skierował szpikulec broni prosto w jej prawe oko. Chciała krzyknąć, ale życie z niej już uciekało. Rozległy się kroki, które tylko ona słyszała. Gdy stal weszła gładko w oczodół, drugim okiem, które jeszcze miała, ujrzała pochylającą się, zakapturzoną postać. Bezdenna ciemność ziejąca spod poły kaptura śmierdziała zepsuciem, starością, chorobą, wojną i cierpieniem. Później pozbawiono ją drugiego oka, a życie, które jeszcze się w niej tliło, zostało wyrwane brutalnym szarpnięciem przez śmierć. Mężczyzna zaśmiał się szaleńczo i wyciągając język kobiecie z pomiędzy warg, jednym szybkim ruchem noża odciął go i wpakował sobie do ust. Ciąg dalszy nastąpi.